Dzisiaj grupa eksploracyjna NS Kazan. Dzisiaj odwiedzimy Trójkących Cesarzy w Sosnowcu. Ale za tym, co opowiem troszeczkę historii dla Państwa, to dowiecie się za chwilkę, tylko dojdziemy tam do celu. Tutaj jak widać jest opis całego Trójkąta Cesarzy. Jest 200 metrów do celu i zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Więc już za chwilę zobaczycie, usłyszycie historię, zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Więc zapraszam i za chwilkę się połączymy przy obiekcie. No i witajcie, kochani moi. Jesteśmy na miejscu Trójkących Cesarzy w Sosnowcu. Więc powiem wam taką małą historię związana z tym miejscem, że Trójkąt Trzech Cesarzy jest związany z nie, związany jest dokładnie z niemieckiego Drei Kaiser Ecke. Tak się czyta właśnie ten Trójkąt Cesarzy. A to miejsce, gdzie przez blisko połowę okresu zbiorów zbiegały się granice trzech ościennych mocarstw. Z tego co wiem, to służyły graniczne od roku. No graniczne tam gdzieś ktoś mówi, że graniczne czy granice są jakieś tam od roku 1800, jak bodajże 46, a więc od czasów likwidacji Rzeczpospolitej Krakowskiej. Biegły w tym rejonie wzdłuż Białej Przemszy, czyli między Austrią a Rosją. A Przemszy między Austrią a Prusami oraz Czarnej Przemszy, granica austriopruska. Warto też wiedzieć dla ścisłości i dodać, że po 1867 roku Austria stała się Austro-Węgrami, a po 1871 roku teren Królestwa Prus wszedł w skład Zjednoczonych Niemiec, z tego co się dowiedziałem. Jeszcze taka ciekawostka jest, że zbieg trzech granic znajdował się w miejscu połączenia się Czarnej i Białej Przemszy. Taki stan utrzymywał się aż do I wojny światowej, a miejscowości graniczne z tamtejszego okresu, czyli Brzęczkowice i Supna od strony zaboru pruskiego, Modrzejów od strony zaboru rosyjskiego i Jęzor od strony zaboru austriackiego. To dziś części miast, Mysłowice, Sosnowiec i Jaworzno oczywiście. Warto dodać także, że przed 1846 rokiem zbiegały się tam miejsca, zbiegały się, jak pamiętam dobrze, bo nie jestem pewien, w tym miejscu akurat, od Kongresu Wiedeńskiego, proszę Państwa, granice Rosji i Prus oraz Rzeczypospolitej Krakowskiej, z tego co wiem. Sama nazwa Trójkąta Trzech Cesarzy powstała po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku. Z tego co jeszcze wiem, a stoję właśnie tutaj przy tym obelisku pamięci o dawnym podziale Europy i jej zjednoczeniu, Sosnowiec 2007, to z tego co wiem, to miejsce było dość popularne, będąc znanym w Europie, przyciągało rzesze turystów. Też również przyjeżdżało tu nieraz kilka tysięcy osób tygodniowo, po stronie pruskiej również. Więc za chwilkę pokażę co i jak i powiem dalszą historię tego miejsca. Okej, ja na chwilkę pokażę wam w ramach uzupełnienia tego co powiedział Maciej, pokażę wam to słynne miejsce, gdzie styka się Biała i Czarna Przemsza. Teren po trójkącie jest rewitalizowany. Na tym moście, który widzicie tutaj na wprost, ma powstać platforma widokowa specjalna i można tam będzie stamtąd też popatrzeć na Trójkąt Trzech Cesarzy. I tutaj, proszę bardzo, styka się Czarna i Biała Przemsza, tworząc razem Przemszę. Styk tych rzek to
dawne granice trzech zaborów, jak powiedział wcześniej Maciej. Z jednej strony Przemsza Biała i widzimy ławeczki przy i słynne miejsce, gdzie styka się Czarna i Biała Przemsza u styku tych rzek, tak jak powiedział Maciej, były granice trzech zaborów. Bardzo fajne miejsce, można sobie przyjść, odpocząć na łonie natury, ławeczki są, pomnik jest pamięci, można ognisko robić i oczywiście pod altanką sobie siąść, ale jak na razie może to być chyba zamknięte, ponieważ jest epidemia, no jest praktycznie, ale mogą to zamknąć, więc może być chwilowo niedostępne. My akurat się udało tak nam, że jest dostępne, ale może być za niedługo niedostępne. Więc za chwilę jeszcze powiem wam część dalszą tej historii, co się dowiedziałem. Tutaj miejsce na ognisko, ławeczki. Tutaj pomost przy można ryby łapać, Przemszy. Nie no, ale ryb raczej tu nie będzie. Raczej nie, ale można sobie podziwiać tutaj nad rzeką widoki. Są haki, gdzie można przycumować kajakiem albo pontonem. Tutaj właśnie z tego co słyszałem, są zawody kajakarstwa robione właśnie na tej Przemszy tutaj. Natomiast dawniej... Ja akurat powiem, żebym nie dał rady na kajak wsiąść. Raz tylko siedziałem w kajaku, płynąłem i podziękowałem. Natomiast w oddali widzimy altanę. Ale pokażę jeszcze może z bliższa ten obelisk, żeby było dokładnie widać. Teraz jesteśmy trochę pod słońce, ale zaraz się to wszystko zmieni. Proszę bardzo, obelisk pamięci o dawnym podziale Europy. Jak? Podoba się to miejsce? Bardzo ładne miejsce, klimatyczne, fajne. Pokażemy jeszcze altanę, nie? Pokażemy jeszcze altanę. Tak, pokażemy altankę jeszcze. Przede wszystkim widzę, że tu miasto dba o to. Jest bardzo... Gdyby padał deszcz, można usiąść pod dachem, zrobić sobie, no to było remontowane, zrobić sobie tutaj pod zadaszeniem jakiegoś grilla albo jakąś wodę sobie wypić. I teraz... No i tak jak powiedziałem, powiem jeszcze troszeczkę ciekawostki. Tak jak mówiłem, że po stronie tej pruskiej, prawda? A więc na terenie obecnych Mysłowic, z tego co wiem, podziwiono widoki z wieży Bismarka, a po Przemszy pływano niewielkimi parostatkami. To jest też fajne, turyści maszerowali promenadą, kupowali pamiątki, wśród których popularne były pocztówki z wizerunkiem trzech cesarzy. Odwiedzili restaurację, zrobili zakupy za pobliską granicą, a 2 maja 2004 roku, w dzień po wejściu Polski do Unii Europejskiej, spotkali się tu prezydenci trzech sąsiedzkich miast i została zmontowana tablica z tym napisem, co właśnie pokazywaliśmy w filmie przed chwileczką. A napisem był, że w tym miejscu, w którym niegdyś styknęły się granice trzech zaborów,
Dzisiaj świętujemy wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i jesteśmy dumni, że wspólnie budujemy Europę bez granic. W roku 2007, przed listopadowym świętem niepodległości, odsłonięto obelisk pamięci o dawnym podziale Europy i jej zjednoczeniu. Więc w roku 2017 na terenie Trójkąta od strony Sosnowca powstała niewielka infrastruktura turystyczna, czyli tak jak tutaj się znajdujemy właśnie altanka, ale też były stojaki na rowery, ławki, kosze, palenisko. Palenisko jest tam w oddali, ławki są, kosze są. I tutaj na rowery też są. Stojak na rowery, tam w oddali obelisk, za nim most. I tam w oddali drewniane pomosty, jakby ktoś chciał przycumować przy spływie Przemszą. Powiem tylko tyle jeszcze, że bardzo się dużo zmieniło to na plus. Miasto się wzięło za odnowę, ładnie to wszystko wygląda. Tylko ten sam obelisk jest troszeczkę zapomniany, ale jak widać zarośnięty też, ale utrzymywany w dobrym stanie, więc jeszcze tutaj to, co było pokazane, to żeście widzieli na filmie, a teraz bym chciał się z wami jeszcze pożegnać i po prostu powiedzieć, że zapraszam do następnych filmów, do nas śledzenia, do subskrypcji, do lajkowania, do wchodzenia na naszą stronę www.facebook.com/eksploracja.nskazan. I w miarę możliwości działamy po prostu i życzymy dużo, dużo zdrowia i spełnienia marzeń. Pozdrawiam, Kazan. Broda. Cześć. Hej.